Jezus Chrystus jest na wyciągnięcie ręki. Dużo już dziś usłyszałeś. Ci ludzie zasiali coś. Ale pytanie jest, co ty z tym zrobisz? Czy ty się otworzysz na to głębiej? Czy ty przyjmiesz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i oddasz Mu swoje życie? A co masz w zamian? Masz życie, masz zbawienie, masz błogosławieństwo, masz miłość, akceptację, bezpieczeństwo. Ja tego doświadczyłem. W 2015 roku narodziłem się z Bożego Ducha. Byłem osobą, gdzie dużo ćpałem. Jeździłem na imprezy techno. Byłem takim kozakiem, że po 4 dni brałem amfetaminę i miałem takie jazdy, że się w głowie nie mieści. Już widziałem zjawy. Ale wiecie co? Gdy przedawkowałem, wtedy w moim pokoju ze szczerego serca zawołałem do Jezusa. Wychowałem się w rodzinie katolickiej. Uczono mnie, że jest Bóg. Trzeba zasłużyć. I tak się bujałem do kościółka co niedziela. Ale ta pustka, która była w sercu, wypełniałem ją sobie podróbkami, narkotykami, burdelami, seksem. I nie zapełniło to tej pustki. Ale właśnie w tym pokoju, gdy ja szczerze zawołałem do Jezusa, to On wjechał. Wjechał w swojej mocy. Wjechał w łasce. I dał mi łaskę. Bo zbawienie jest z łaski, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jezus wyswobodził moje życie. Byłem uzależniony 8 lat od narkotyków. Wszystko brałem, a dziś jestem czysty. Jego święta krew mnie oczyściła. Przyjąłem ducha synostwa i to jest dla ciebie. To jest dla ciebie. Nie musisz być sierotą. Nie musisz być odrzuconym człowiekiem. I Jezus Chrystus wziął to na siebie. I Jezus Chrystus chce ci tą lukę, tą pustkę wypełnić. Ale pytanie, czy ty chcesz żywego Boga? Czy ty chcesz być w niebie? Czy ty chcesz mieć tutaj już na ziemi piekło? Ja doświadczyłem piekła na ziemi. Ale Jezus Chrystus wyswobodził moje życie i tu dziś stoję i mówię ci prawdę, co doświadczyłem i to jest dla ciebie, przyjacielu. Możesz być dobrą osobą, możesz być kozakiem z porządnej rodziny, ale chcę ci powiedzieć, że potrzebujesz Jezusa, bo ja byłem kozakiem, nie potrzebowałem Boga w ogóle, trzymałem stery swojego życia. I tak się bujałem. Niczego mi nie brakowało. Przez to odrzucenie. Zakładałem maski. Udawałem kogoś, kim naprawdę nie jestem. Ale Jezus mnie wyswobodził z tego. Uwolnił mnie. I dziś jestem świadomym gościem. Narodzonym z Bożego Ducha, który poznał prawdę. I dziś ja ci głoszę i zwiastuję Chrystusa, aby do ciebie dotarła ta prawda. Aby ci się otwarły oczy na Ewangelię i na Chrystusa. I wystarczy przez prosty akt wiary, że uznasz Jezusa za Pana i Zbawiciela. I zaprosisz Go do swojego życia i szczerze Mu oddasz je. Bo On umarł na krzyżu za twoje grzechy, za patologie, za choroby, za przekleństwa, za potępienie. I jeżeli przyjmiesz tą ofiarę, to zostaniesz wyswobodzony. I nie musisz się starać chodzić co niedziela do kościoła. W momencie, kiedy narodzisz się z Bożego Ducha, przyjmujesz ducha synostwa i jesteś zaakceptowany. Automatycznie jesteś zbawiony. W tym kraju religia skrzywiła obraz Boga. Bóg jest dobry i tylko dobry. Ja poznałem Jezusa jako dobrego Boga. Byłem brudnym człowiekiem. Jeździłem po burdelach. Byłem dealerem narkotyków. Dwukrotnie umierałem. Ale On wyciągnął do mnie dłoń
wyswobodził moje życie i dał mi życie. Jego święta krew mnie oczyściła. I ja dziś jestem świętym człowiekiem, bo Święty Duch mieszka we mnie. I jeżeli Ty przyjmiesz to, będziesz taki sam. Będziesz synem. Będziesz synem. I same błogosławieństwa będą na Twojej drodze. Nie musisz być narkomanem, alkoholikiem. Wystarczy przez prosty akt wiary, że zaprosisz Jezusa. Powiesz: Jezu, żyłem w grzechu i żyję w grzechu. Nie wiem, co ten gość mówi, ale ja chcę Cię poznać. Ja chcę w ogóle doświadczyć Ciebie, bo w ogóle w tym kraju wpojono mi, że jesteś jakiś Jezus, ale Cię nie poznałem. Ale chcę Cię poznać. Chcę Cię poznać. I ja się teraz modlę. Duchu Święty, jeżeli się rodzi takie pragnienie w tych ludziach, w sercu, to teraz dotykaj ich, Duchu Święty. Dotykaj ich, Duchu Święty. Niech oni teraz doświadczą tego, co ja doświadczyłem w 2015 roku. Zbawienie jest dla nich. Ojcze, dziękuję Ci za Warszawę. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty wyswobodziłeś moje życie. Że Ty mi dałeś życie. Ojcze, ja się modlę o ten kraj, aby spadła zasłona z oczu tych ludzi, tego narodu. Bo ludzie potrzebują Boga żywego. Potrzebują relacji z Tobą. I ja to ustanawiam, ogłaszam, że w tym kraju ludzie będą się rodzić z Bożego Ducha przez prosty akt wiary, tak jak ja to zrobiłem, Ojcze. Uwielbiam Ciebie, Jezus, z tego miejsca. Uwielbiam Cię, Ojcze, że jesteś potężnym Bogiem. Kochani, jesteśmy ludźmi, którzy doświadczyli Jezusa. Nie chcemy Wam coś sprzedać. Spotkaliśmy się z Bogiem i z miłości wypływa to z nas, abyście usłyszeli Ewangelię, bo Ewangelia jest życiem. Ewangelia daje życie. Ja gdy siedziałem w samochodzie naćpany, kupę mi właśnie głosił Chrystusa. I ja właśnie w tym aucie zaczęło mnie coś dotykać. Zaczęło coś mnie dotykać, otwierać moje serce. I to jest właśnie Duch Święty. I jeżeli teraz doświadczasz tego, nie zamykaj się na to. Bo Duch Święty chce zamieszkać w Tobie. I Jezus chce mieć z Tobą relacje 24 godziny na dobę. I nie musisz się spinać, udowadniać coś. I jesteś zaakceptowany. Nowonarodzenie jest dla Ciebie. Jeżeli nie wiesz, zadajesz sobie pytanie, co ja mam zrobić. Wystarczy, że dziś wieczorem usiądziesz i ze szczerego serca zawołasz: Jezu, tyle lat już żyję, ale ja w ogóle Cię nie poznałem. Ja Ciebie chcę poznać. Chcę poczuć Twoją bliskość. Usłyszeć Ciebie. Bo On nas do tego powołał. Do relacji. Religia zmienia człowieka z zewnątrz. Ale gdy się spotkasz z Jezusem, to On zmieni Cię od wewnątrz na zewnątrz. Na całe życie. Od wewnątrz na zewnątrz. Tak to zrobił ze mną. W starym moim życiu byłbym już na jakiejś imprezie, byłbym naćpany, sprzedałbym pewnie dużo narkotyków, a ja tu dziś stoję na rogu tej palmy Warszawy i zwiastuję Ci Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał, który umarł za Twoje grzechy, bo Wy powinniście wisieć na krzyżu. To Wy powinniście wisieć na krzyżu i ja powinienem wisieć. Ale ja uwierzyłem, ja przyjąłem Jego ofiarę i jestem zbawiony, mam pewność zbawienia. Zadaję sobie teraz pytanie, czy ja w ogóle mam pewność zbawienia? Wiele ludzi w tym kraju sobie zadaje to pytanie, albo jak ja rozmawiam z ludźmi, mówią, że znam Boga, a ja mam tylko jedno proste pytanie.
czy ty masz pewność zbawienia? I większość ludzi odpowiada: nie mam. I to jest ten problem. Bo nie żyjesz z Bogiem. Nie jesteś narodzony z Bożego Ducha. A ja tu dziś świadomie chcę ci powiedzieć, że ja jestem pewny zbawienia i jestem w niebie. I ja niebo ściągam teraz tu na ziemię. Ja ściągam tu na ziemię. Jeżeli jesteś chory, zniewolony czymkolwiek, możesz być narkomanem, alkoholikiem, nie radzisz sobie z tym, wieczorami płaczesz, bo sobie sam nie możesz z tym poradzić. Ale chcę ci powiedzieć, jeżeli się przyznasz do tego, przyjdziesz do mnie, poprosisz o to Jezusa, to On cię wyzwoli. On cię oczyści. Ja 8 lat byłem uzależniony. Przyznałem się do tego. Gdy przyjąłem Jezusa, narodziłem się z Bożego Ducha. Na drugi dzień głód narkotykowy odszedł ode mnie. O tak, że sam stałem przed lustrem i się dziwiłem. Boże, co się ze mną stało? Ja nie potrafię tego ogarnąć. To jest właśnie Bóg. To jest właśnie Jezus. On tak właśnie dotyka i tak wyswobadza. Czy ty chcesz tego Boga? Boga dobrego. On dał ci wolną wolę. On dał ci dowolną wolę. I ty dziś stoisz przed decyzją. Jaką wybierzesz? Życie albo śmierć. Ja wybrałem życie. Ja wybrałem życie. I to życie jest dla ciebie, przyjacielu. To życie jest do ciebie. Halleluja. Jesteśmy tutaj w każdy piątek o godzinie 19. W każdy piątek. I jesteśmy tutaj dla was, abyście usłyszeli Ewangelię. Gdy jesteś chory, zniewolony, abyś przyszedł, położymy na ciebie ręce. W imieniu Jezusa się pomodlimy. Usuniemy te rzeczy i zostaniesz uzdrowiony, bo przez nasze ręce działa Duch Święty. Duch Święty, Jego moc. Jego moc. Wielka. Co niedziela mamy nabożeństwa na ulicy Kasprzaka 24. Spotykamy się tam. Jesteśmy rodziną. Jest miłość. Prawdziwa miłość. Bo ci ludzie są. Jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha. I nie ma ściemy. Jest prawda. Uwielbiamy tam Jezusa. Bo tylko On jest jedynym Zbawicielem. Pośrednikiem do Boga Ojca. Jeżeli ci wkodowano w głowę inne rzeczy, czyściec, Maryja, to cię okłamał. To cię okłamał. Jezus udowodnił na krzyżu Golgoty, jak bardzo cię kocha i co dla ciebie zrobił. I tylko przez Niego masz dostęp do Boga Ojca. Przez Niego. Zapraszam cię. Jesteśmy jeszcze 5 minut. Zrzuć maskę i przestań kozaczyć, bo potrzebujesz Jezusa. Halleluja. Zapraszam.